Zapraszam do strefy walki. Będzie bardzo mocne uderzenie. Mariusz bardzo szybko się uczy, jest bardzo, bardzo zdolnym uczniem, przyswaja 5 razy szybciej niż inni, no ale wiadomo, ćwiczy dopiero pół roku, więc nawet jeżeli trenuje dużo, dużo szybciej, to tak jakby ktoś inny z 2,5 roku trenował, a walczy z zawodnikami, którzy trenują już po 10, po 20 lat, więc no jest tam duże, duże ryzyko. Ale Mariusz bardzo lubi ryzyko i podejmuje je. Myślę, że w walce, która będzie z Japończykiem 7 maja, Mariusz daje 99% na zwycięstwo Mariusza, jakiś tam mały przypadek. Z Sylwią już troszkę mniej, no tak liczę 80% na Mariusza, 20% na Sylwię. Ale no po prostu jest jakieś, zawsze jest jakieś ryzyko. No. Jeżeli ktoś nie ryzykuje, no to nie wygrywa. No. To jest walka. Mariusz złamał mi nogę, uderzył mnie tutaj w kość strzałkową, która pękła. Przez miesiąc nie mogłem chodzić w ogóle. Nie wiedziałem, że mam złamaną tą nogę. Tydzień chodziłem, bo mnie coś bolało. Chodziłem bez gipsu. Poszedłem do lekarza, lekarz mówi, pan ma złamaną nogę. Ja mówię, no zawsze mnie coś boli po treningach, więc nie przejąłem się tym za bardzo. No i później lekarz kazał wstawić w gips. No nie wstawiłem tej nogi w gips. Chodziłem tam tylko z opaską. No ale na szczęście noga się zgoiła, choć trochę coś tam przeskakuje, jeszcze nie mogę chodzić. Dobrze. Tak samo w sparingu złapał zapaśnika, ścisnął i pękły mu żebra. Innego zapaśnika złapał za rękę, wyrwał mu prawą rękę z barku. Mariusz ma taką siłę chwytu i uderzenia, że po prostu każdy przeciwnik powinien się dobrze ubezpieczyć. Dążymy do tego, żeby Mariusz zrzucił wagę do 125 kg. W tej chwili tam jest około 130 kg, ale do walki to bez problemu Mariusz zrzuci, będzie ważył gdzieś 125-120 kg. Mariusz może walczyć w każdej płaszczyźnie, to znaczy może walczyć w stójce, może walczyć w parterze. Wiadomo, że atutem jest jego dynamika i siła i Mariusz bardzo dobrze potrafi tą swoją siłą operować i na pewno mogą być atutem jego mocne kopnięcia, pojedyncze uderzenia rękami, tak samo mocne wejścia i obalenia, no i walka na ziemi, bo tam też jest Mariusz dobrze się czuje. Robiliśmy 3 rundy po 5 minut ze zmieniającymi się przeciwnikami. Przeciwnik wchodził tam, zależy, albo co minutę, albo co 2 minuty przeciwnicy wchodzili i Mariusz sobie potrafi poradzić przez 3 rundy po 5 minut. To tyle, a walka ma trwać 2 rundy po 5 minut, tutaj w przypadku 7 maja, a jeżeli chodzi o tą walkę 21 maja, to 3 rundy po 5 minut, więc Mariusz na pełen czas będzie przygotowany. Te 2 tygodnie to tak naprawdę to jest okres tylko odpoczynku. To znaczy on musi się do tej pierwszej walki się tak przygotować, że musi być już przygotowany na drugą walkę. Więc jeżeli chodzi o drugą walkę, to jest tak, jest pierwsza walka, odpoczynek i druga walka. Mariusz ma wielką moc, jest to talent wyselekcjonowany. Z tysięcy, z milionów Polaków, którzy tam trenują i jest to człowiek, jest mnóstwo ludzi, którzy uprawiają kulturystykę, strongmana i dlaczego oni nie wygrywają, tylko Mariusz? Po prostu on ma super talent. To jest człowiek, który jest bardzo uzdolniony, trener zapasów. Po 2-3 treningach rzutów powiedział, że Mariusz rzuca tak jak zapaśnik, który by 5 lat trenował. Więc ja mu pokazuję jakąś technikę, on za tydzień, za 2 robi ją w walce. Po prostu jest bardzo uzdolniony, do tego tak, nie dość, że uzdolniony ruchowo, jest bardzo silny, ale poza tym jest gibki.
No ma wiele, wiele cech. Po drugie, jest zdeterminowany na zwycięstwo. No, super talent. Tylko nie można tego zmarnować. I najlepszym teraz jakby, najlepsze co jest możliwe, to po prostu zapraszać tylko dobrych sparring partnerów z zagranicy i żeby z nimi trenował. I to wszystko, co nam potrzeba.